Areczku, dzisiaj konferencja czegoś innego w końcu niż gala MMA, ale myślę, że nie odbiegała ona za bardzo od tego, co dzieje się na konferencjach Fejmu. No właśnie jestem zawiedziony, bo pisałem się na zupełnie coś innego. Mieliśmy tutaj kulturalnie przyjść, to miała być w ogóle nuda, to miała być stypa. Mieliśmy tylko po prostu porozmawiać o zasadach tej gry, powbijać sobie jakieś szpileczki, kto jest lepszy, kto fajniej, bla, bla, bla. Tyle. To miało być naprawdę nudne, to nie miało być nic takiego, to nie miało być wyzywanie się, tak jak do tutaj doszło do tego. To nie miała być kolejna konferencja afrykowa, gdzie wszyscy rzucają do siebie mięsem. Tutaj miało być naprawdę kulturalnie, z fajnymi ludźmi, mamy sobie pograć w karty, mieliśmy porozmawiać o zasadach i tyle. Żeby widzowie przekonali się, bo jest dużo zapytań, mnóstwo, jak to będzie wyglądać, co to jest za gra i tak dalej. Wiesz, my musimy używać słowa gra karciana, nie możemy nazwać ją dokładnie jak się nazywa, bo niestety algorytmy Facebooka to blokują, no ale wiadomo co to jest za gra, to jest trochę inna odmiana Texas Hold'em, która będzie udoskonalona troszeczkę na poczet tego wydarzenia. Ty jesteś doświadczony w tych tematach, jak wiemy. Nie aż tak bardzo, ale tak, no dużo tam grałem, no. Ty i Wojtek Gola, widziałam, że on też z Malikiem w ogóle często chodzi w takie miejsca. Właśnie tak i dlatego ja powiedziałem, bo ja widzę zachowanie Wojtka, widzę, że zna te wszystkie taktyki, zna to wszystko nazewnictwo, wiesz? I wiem, że on coś kuma. I on jest tutaj najniebezpieczniejszy, też tak powiedziałem też w tym według mnie. Jeżeli chodzi o całe zestawienie w ogóle ludzi, którzy się znajdują na tym evencie, to chyba jest taka topowa śmietanka influencerska. Jak się czujesz z tym, że jesteś w tej top takiej ósemce? W ogóle tak jest mega miłe. Jak usłyszałem, kto jest, mówię, kurde, słuchajcie, no ale ja nie jestem aż takim dużym i kurde, nienawidzę słowa influencer. Influencerem, ale nie jestem aż tak duży. A oni jak, Arek? A jesteś, oczywiście, wiesz. I sobie myślę, kurde, wreszcie mnie ktoś dowartościował, wiesz. Jestem obok Dubiela, jestem obok Nitra, Take One, wiesz, to są największe nazwy, wiesz, widzisz. Do Nitra dzwonią właściciele innych federacji, czy nie zrobisz live'a, nie streamujesz, nie zrobisz restreamu u siebie. To jest, wiesz, to jest gość, który rządzi internetem. Jak on się uprze, że kogoś chce wypromować, to on tego kogoś wypromuje. Zresztą on wypromował połowę internetu, wiesz, więc fajnie, że ktoś bierze mnie na równi z nimi. To jest spoko, to znaczy, że idę w dobrą stronę i wszystko, co robię, jest chyba właśnie, no właśnie, że idę w dobrą stronę. O, kurde, już tyle się dzisiaj nagadałem, słuchaj, że... A jestem zmęczony po wczorajszym koncercie, do rana, do 6 rano siedzieliśmy, potem musiałem dojechać tutaj do Warszawy, spałem może 3-4 godziny i ledwo żyję. Ale dobrze, że jestem pomalowany, to przynajmniej nie widać worów pod oczami. Jesteś pomalowany? No, pomalowała mnie pani. A czy to jest duże wyróżnienie, że to ty tutaj siedzisz, a nie twoi ulubieńcy z nazwiskiem bardzo popularnym, którzy jutro również będą na gali? Nie, znaczy wiesz, ja myślę, że w ogóle to jest inny poziom też, wiesz, ja naprawdę mam fanów, kurczę, ja nigdy nie lubiłem słowa fan, ale teraz... Jak jeżdżę, bo jeżdżę teraz po tych koncertach co tydzień, z mnóstwo ludzi. Ludzie mnie lubią, kurwa, kochają mnie ci ludzie. Oni przychodzą, tulą się, gadamy o pierdołach, napijemy się razem wódki, napijemy drinka, robimy mnóstwo zdjęć. Wiesz, to jest... Ja nie mogę mówić, że kurde, mogę śmiało powiedzieć, że jestem lubiany, że mam grupę fanów, naprawdę, to co ci ludzie na koncert, wiesz, kurde, no musiałbyś przyjść zobaczyć, co się dzieje. Jest masa, ja w ogóle, no oczywiście, no to ja ci dam całą listę, gdzie gramy, bo gramy co tydzień w innym klubie do końca roku, no ale kurde, na przykład, nie wiem, robiłem też spotkanie w takim sklepie Sztos, bo mój sparring partner, który pomagał mi do walki z Murańskimi, który zresztą stawił mi większy opór niż Murański i dzięki niemu wygrałem, on jest właścicielem sklepów Sztos, takie z ubraniami, Jasło, Krosno, Tarnów. W Tarnowie było tyle ludzi, stali w kolejce, słuchaj, żeby spotkać się ze mną. Ja mówię, kurde, wiesz, ja w ogóle do niego tak, Jarek, kurde, jak nikt nie przyjdzie, będzie mi tak głupio, będzie mi tak smutno i wstyd, jak nikt nie przyjdzie. Kurwa, przyszło tyle ludzi, że naprawdę was, kochani, dziękuję wam strasznie, jesteście wspaniali. Ludzie się zatrzymują na ulicy, kurde, wiesz, każdy chce przybić piątkę, ja już nie mogę wyjść normalnie nigdzie, to jest mega zajebiste. I się... w sklepie, a ja też kojarzę, że jak robiliście akcję na rynku, chyba w Krakowie, i tam też schodzili się ludzie. We Wrocławiu zrobiliśmy, no. Tak, to było zaraz po walce, bo to była w ogóle środa po walce i wtedy we Wrocławiu było zakończenie lata w ogóle. Było mnóstwo gówniarzy, którzy liceum, nie? Zakończenie lata, bo na drugi dzień mieli iść do szkoły, nie? Było rozpoczęcie roku i po prostu było z 1000 ludzi, wiesz. Ja kurde, no, czułem się naprawdę, jak bohater, wiesz, że to może być teraz, a, ale mu odjebało. Nie, ale ja się tak czułem, bo tak ludzie mnie, tak mi ludzie, wiesz, krzyczeli moje nazwisko i krzyczeli też, wiadomo, anty hasła dla moich przeciwników, ale...
ale no, to jest coś pięknego i życzę każdemu, żeby czegoś takiego doświadczyć. Ja wiem, że to za chwilę zapomną, że to jest teraz, bo teraz jestem trochę na fali i potem się to zmieni, ale to jest tak zajebiste. Kobieto, to normalnie jest, kurwa, i to wiesz, ja w ogóle nie mam hejtu praktycznie, no może w internecie, ale na żywo każdy do mnie podchodzi serdecznie, przybija piątki. To, dziewczyny mnie przytulają, a ja ci jak płakałam na twojej walce, wiesz, jestem myślę tak, kurde, obcy ludzie i to jest tak zajebiste, to tak ładuje i to jest to, dlaczego ja to wszystko chcę, kurwa, robić, bez kitu, właśnie dlatego, to jest zajebiste. Wspomniałeś też, że będziesz walczył, ale dopiero w lutym. Czy to będzie ta walka wyczekiwana przez ciebie z Wiewiórem w wadze 8-4, o ile dobrze pamiętam? Nie do końca wiadomo jeszcze, czy z Wiewiórem, ale no, będzie to walka o pas. Wolałbym z Wiewiórem chyba, a jeszcze nie wiadomo, czy 8-4, czy 8-7, ale na pewno będzie to walka o pas i tyle. Musi być, bo tak mam w kontrakcie, mam nadzieję, że... Nie, na pewno, bo słuchaj... Fame nie rzuca słów na wiatr, przynajmniej w moim przypadku nigdy tego nie robili. Zawsze żyję z nimi dobrze, oni dla mnie, ja dla nich, więc jeżeli mam w kontrakcie zakontraktowane, zagwarantowane, że kolejna jest moja walka o pas, to tak na pewno będzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek, w sumie w ostatnim okresie czasu udało się zrobić wywiad, gdzie nie padło nazwisko Murański w twoim przypadku. Tak, no ale ja już do tego się przyzwyczaiłem i wiem po prostu, że nasze nazwiska są połączone. Zresztą zobaczą teraz, jak będzie wyglądało pewnie inne zestawienie tego nazwiska z kimś innym. Nie będzie generowało takich emocji, bo to nie będzie już nigdy to samo. Wczoraj Mateusz powiedział, że oni sobie poradzą, ale Arek bez nich sobie nie poradzi. A ja sobie świetnie radzę na wszystkich płaszczyznach praktycznie, które robię, słuchaj. I czy to są biznesy, czy to jest nawet teraz muzyka, bo te koncerty gramy, czy Freak Fighty, zdobędę pas, więc i go potem już nie oddam, więc będą na mnie skazani ludzie, bo będę mieć ten pas, potem zdobędę drugi pas i będę tu cały czas i nie ma szans. A Mateusz, jeżeli tak mówił, to bardzo przykro, bo z tego co wiem, to bardzo niska sprzedaż była i oglądalność wczorajszej gali, więc jego nazwisko samo w sobie również nic nie przynosi. Zobaczymy, jak będzie teraz jego tata się bił na kolejnej gali i też według mnie nie przyniesie to takich pay-per-view i takiej sprzedaży, oglądalności, jak zestawienie tego nazwiska z moim nazwiskiem, bo to robi najwięcej, ale tego zestawienia już nigdy nie będzie, to już jest zamknięty temat. No nie mówię, z Mateuszem... Chciałam spytać, wygrałeś z dwoma Muranami jednej walce. Czy kiedykolwiek przeszła ci przez myśl opcja, żeby za 1 000 000 złotych zawalczyć z nimi obydwoma naraz? Już, ale to właśnie tak wszyscy mi mówią, ludzie, którzy mnie zaczepiają na ulicy, no dobra, pokonałeś jednego, drugiego, potem jednego, drugiego, no teraz dwóch naraz. Wiesz, ja powiedziałem, że zamykam ten i tak dalej, ale za 1 000 000 złotych, to kurwa, kto by tego nie zrobił, no to pewnie bym to zrobił. Wiesz, Alan Kwieciński też wziął dwóch na jednego, ale to byli rywale, którzy ważyli po 50... Słuchaj, no ale popatrz w ogóle w rekord Mateusza Murańskiego. Jedyną osobą, która go pokonała przed czasem, jestem ja. Jedyną osobą, jeśli chodzi o jego rekord MMA, ma tylko dwie porażki. 4-2 rekord MMA jego. Dwie porażki ma z kim? Ze mną. Nie ma osoby, która go pokonała w MMA i nie ma osoby, która go pokonała przed czasem. To jestem tylko ja. Areczku, jeżeli chodzi o szanse twoje... Ale taki cwaniak, nie? Teraz to powiedziałem. No ale tak jest i oni mogą mówić, co chcą. Ja nie mam, do Mateusza nie mam problemu. Nawet teraz przed tą walką z Wasko pisaliśmy. No wy stary, że ty z takim gościem bierzesz. Naprawdę, to wielki szacun, czy to nie za duże wyzwanie. Wiesz, mówię, że trzymam, napisałem, że trzymam za niego kciuki. Bo wiesz, jego wygrana, to akurat przegrał z Wasko, ale jego wygrana byłaby dla mnie... Wiesz, ja go pokonałem przed czasem, a on pokonał jakiś Wasko. No to znaczy, że jestem też lepszy, nie? I wtedy ty byś musiał się z nim zmierzyć. Nie, no nie, wtedy nie, to musi sobie jeszcze trochę powalczyć, Mateusz, naprawdę, ja myślę, że wzrok... Z Wasko. A z Wasko? Kurwa, powiem ci szczerze. Po tym, co wczoraj widziałem... Na luzie? Nie wiem, czy na luzie. Jest oczywiście ciężkim przeciwnikiem, nie, no jestem. Tylko, że ja bym się nie bił z nim w boksie. Wasko jest też, wiesz, no, on jest... pełnym zawodnikiem i w partery, i stójka, i zapasy, wszystko ma, więc myślę, że mogłoby być dużo ciężej, bo wiesz, w boksie to jednak, co jak co, no Murany mają twarde łby, to nie można im tego zabrać, więc dlatego go nie znokautował. Mateusz tam, to była gra do jednej bramki tak naprawdę. Jak to jest, że im te szczęki tak wypadają? Wiesz co, mi się wydaje, że to jest problem nie ze szczęką, tylko z oddechem. Mateusz miał za walką ze mną też, on nie mógł złapać oddechu. On musi popracować nad tlenem albo zmniejszyć dawki meldonium, bo według mnie to są za duże dawki meldonium, za gęsta krew i przez to płuca nie wyrabiały mu i to może być tutaj problem. Ale
Jacku, nie męczę ciebie już, dziękuję bardzo za rozmowę. Widzimy się jeszcze jutro i pojutrze, i w czwartek, i w piątek także. Widzimy. Ej, to może zamieszkamy razem. Możesz chłopaka gościć, czy jeszcze nie masz? Może zamieszkamy. Wyłączamy.